Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Otóż pojawił się artykuł Jeremiego Rubina, niejakiego, zaraz ci powiem, kto to był, znaczy kto to jest, że upadek Ethereum jest niewykluczony, znaczy nie do przeskoczenia, w sensie jest konieczny już, przesądzony można powiedzieć. Na co Vitalik Buterin, twórca Ethereum, ten właśnie przystojny pan, powiedział, że w sumie coś w tym jest. I powiedział jeszcze parę innych rzeczy, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, bo jakby nie było, jest to mega ważna wiadomość, bo Ethereum jest drugą największą kryptowalutą na świecie. Także warto wiedzieć. Na początku jednak przypominam, że regularnie prowadzę webinar z nowościami ze świata kryptowalut i z aktualną analizą rynku. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Jest to dość prosty link, bo jest kryptomasters.pl/webinar. Zapraszam Cię do wzięcia udziału. Także możesz się teraz zapisać. Kim jest Jeremy Rubin? Jeremy Rubin to jest twórca, który jest doradcą kryptowaluty Stellar, jak również deweloperem Bitcoin Core, czyli po prostu tej prawdziwej, faktycznej wersji Bitcoina. On również pisał tam różne skrypty, czyli rzeczywiście miał swój udział w rozwoju sieci Bitcoin. Także nie jest człowiekiem przypadkowym, tylko jest kimś istotnym, można powiedzieć, w świecie kryptowalut, który wiele różnych rzeczy zrobił, i on napisał artykuł właśnie na ten temat na portalu techcrunch.com, w którym insynuuje, że upadek Ethereum jest po prostu pewny. Ale nie chodzi mu o platformę Ethereum, bo jak wiesz albo i nie, platforma Ethereum to jest platforma, na której można pisać smart kontrakty, czyli te umowy bez prawnika, które same się egzekwują, nie potrzebują żadnych dodatkowych czynników, nie są w pełni odporne na jakiekolwiek aktywności osób z zewnątrz itd., itd. A oprócz tego jeszcze platforma Ethereum pozwala choćby tworzyć własne kryptowaluty, bo na platformie Ethereum w ciągu paru minut jesteś w stanie stworzyć własną kryptowalutę, no i później zrobić na przykład ICO i podczas tego ICO zbierać pieniądze na cel dany biznesowy i zbierać je właśnie w Ethereum. No i tutaj pan Jeremy opisuje w swoim artykule, że owszem, platforma Ethereum jest dobrą platformą, fajną, sympatyczną, można na niej robić ICO i wiele innych rzeczy. Natomiast samo Ethereum jako kryptowaluta wkrótce będzie niepotrzebne. A czemu by tak miało być? Ano dlatego, że zastosowanie tej kryptowaluty według niego jest i będzie coraz mniejsze, ponieważ okazuje się, że może być ona po prostu zupełnie niepotrzebna. Przykładowo, weźmy jakąś kryptowalutę, która działa na Ethereum. Choćby Xperty, polska kryptowaluta, która działa w standardzie ERC-20 na Ethereum. No i teraz tak. Tak naprawdę można przelać, jedna osoba drugiej osobie może przelać 100 EXI, czyli 100 tokenów Xperty, i zapłacić prowizję w Xperty, a nie w Etherach, czy też w mniejszych częściach Etheru, czyli gaz, bo gaz to jest opłata za przelewy, można powiedzieć, w sieci Ethereum. No i teraz mamy paradoksalną sytuację, że jest co najmniej kilkaset różnych tokenów opartych o sieć Ethereum, ale każdy z tych tokenów da się dziś używać bez Ethereum, bez kryptowaluty Ethereum, no bo w sumie po co? Jeżeli masz te tokeny i komuś je przelewasz, czy tam tradujesz i tak dalej, to nie płacisz opłat, nie ponosisz opłat w gaz, czyli w tej części Ethera, tylko ponosisz opłaty w tych poszczególnych kryptowalutach. I tutaj jest jeszcze kilka argumentów bardziej technologicznych w tym artykule. Nie jest to ogólnie łatwy artykuł. On się łatwo zaczyna, ale potem już jest tylko gorzej. Tak czy inaczej, jest takie pojęcie ekonomicznej abstrakcji, które właśnie mówi o tym, że efekt tego taki, tej ekonomicznej abstrakcji jest następujący, że abstrakcją jest to, że ludzie mieliby trzymać kryptowalutę Ethereum, mimo że w zasadzie ona do niczego nie jest potrzebna. I tutaj on sugeruje, że trzeba by w takim razie, że górnicy, którzy wykopują Ethereum, musieliby wymyślić jakiś dodatkowy pomysł na to, za co brać Ethereum po prostu. Ale to jest wymyślanie na siłę według artykułu tego, według autora.
No bo jeżeli trzeba takie rzeczy wymyślać, żeby utrzymać kryptowalutę na powierzchni, no to jego zdaniem to się nie trzyma kupy. I w związku z tym on tutaj sugeruje, że wartość kryptowaluty Ethereum może spaść totalnie na dno, niezależnie od tego, czy sama platforma będzie popularna i będzie dalej się rozwijać. I co ciekawe, co na to ten pan, czyli Vitalik Buterin, człowiek, który ma IQ chyba ze 175 i nauczył się chińskiego w 2 tygodnie, co on na to? Mówi, w sumie tak, dobrze gada gościu, szacun, szacun Jeremy, to co mówisz ma sens. Natomiast od razu, na szczęście, sugeruje rozwiązania. Mówi, że tak jest, gdyby Ethereum zostało dzisiaj takie, jakie jest, gdzie ma problemy ze skalowalnością, bo jest na tym coraz więcej projektów, a przepustowość sieci aż tak bardzo się nie rozwija. Są cały czas robione nakładki. Natomiast gdyby faktycznie Ethereum się nie rozwinęło i pozostało takie, jakie jest dzisiaj, to byłaby lipa z miodem nawet. Czyli za jakiś czas rzeczywiście bez sensu by było tego używać. No i rzeczywiście on też potwierdza, że tokeny Ethereum, znaczy kryptowaluta Ethereum nie miałaby sensu, gdyby tak wszyscy nagle zaczęli płacić tymi innymi tokenami i że nie ma sensu zmuszać ludzi do używania akurat Ethereum za to, bo to jest właśnie zbyt skomplikowane, że ja miałbym tobie przelać eksperty, a miałbym płacić za to prowizję dla górników za zatwierdzenie transakcji, nie w eksperty, tylko w Ethereum. Czyli musiałbym wcześniej się upewnić, że mam też Ethereum, żeby przelać eksperty. To jest ta ekonomiczna abstrakcja właśnie, że po co tak komplikować? Rynek nie lubi tego typu komplikacji i prędzej czy później ludzie stwierdziliby olać to. A propos jeszcze eksperty, pocieszenie, jeżeli czytałeś, a pewnie nie czytałeś white papera eksperty, to spieszę z informacją, że jest tam taki fragment o tym, że gdyby tak się kiedyś zdarzyło, że Ethereum upadnie, to Xperty będzie miał swój własny blockchain. Także dla tych, którzy się interesują tokenem Xperty, spokojnie, nawet gdyby coś było nie tak z Ethereum, jest już zaplanowane na to ewentualne rozwiązanie. Ale jednak uważam, że takiego ryzyka póki co przynajmniej nie ma, bo mimo, że Vitalik Buterin mówi, że tak, argumenty pana Jeremiego są dobre, ale one zakładają, że nic się nie zmienia. My ciągle zmieniamy i mamy parę pomysłów, które można zrealizować. No i on opisuje tak naprawdę, że mamy parę takich rzeczy, które naprawdę szybko można zastosować, można pobierać te etery za różne dodatkowe usługi. Można na przykład za to, że tworzysz zdecentralizowaną aplikację, no to żeby ona działała na Ethereum, to ty jako twórca tej aplikacji musisz płacić jakieś etery albo przynajmniej je przechowywać, trzymać, czyli być ich hodlerem. Parę tutaj innych propozycji daje. No i to oznacza, tak naprawdę paradoksalnie, to wszystko jest dobrą wiadomością. Bo jak się okazuje, o czym zresztą pisze portal cryptovest.com, że wiele rzeczy już było o Ethereum napisane, wiele razy już miał upadać przez to, że no nie jest tak szybki, nie ma takiej przepustowości jak niektóre inne platformy, no bo są już platformy, które działają szybciej, lepiej i tak dalej, ale to jest tak samo jak z Bitcoinem. No, Bitcoin też może jest powolniejszy i droższy niż na przykład Nano i co z tego? To Bitcoin kosztuje 6500 dolarów, a Nano 2. Także tak to po prostu działa. W związku z czym nie obawiałbym się. Inne platformy w dodatku zazwyczaj jednak dostają w kość bardziej. Tak jak tutaj mamy przykład Neo, które spadło z 200 dolców na 17. No to wiadomo, cały rynek oczywiście spadł w ostatnim roku, aczkolwiek no Ethereum z tego co kojarzy wykresy, to tak bęcków takich chyba nie dostało aż tak. Tak czy inaczej, różne rzeczy się już działy, różne problemy były na sieci Ethereum, kryptokotki blokowały całą sieć, jak ludzie sobie kupowali kartę z jakimiś kotami, to się okazywało, że wszystkie projekty na Ethereum już nie działają, także przeróżne rzeczy się działy, a mimo to nie spowodowało upadku Ethereum, więc czemu też miałoby tak być tym razem? Rozwiązanie zawsze się znajdzie, pamiętajmy, że to jest plus kryptowalut, że to są aplikacje, które są otwarte. Bardzo często, czyli ich kod jest publiczny i pracuje nad nim wiele osób, w związku z czym ten kod można po prostu zmienić za każdym razem, gdy coś komuś nie pasuje. W związku z czym nie upierałbym się, że Ethereum upadnie, ono znajduje swoje rozwiązania, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że Stellar, który jest reprezentowany przez Jeremiego Rubina, ma ten sam problem.
Może nie aż na taką skalę, ale ma podobny problem, co zresztą pan Jeremy Rubin sam przyznał na swoim Twitterze, gdy ktoś mu wypomniał, że dobra, Ethereum, problemy ze skalowalnością, z użytecznością samej kryptowaluty, a w Stellarze też tak jest. No i on wtedy odpisał, tak, to prawda. To prawda, tylko że na trochę mniejszą skalę. No i jeszcze jedna taka ciekawostka. Pan Jeremy Rubin robił kiedyś ICO na Ethereum w ramach akcji Faknazis, czyli, no powiem, lżej walić nazistów. No i tutaj jest taki wpisik, że to ICO było robione na Ethereum i że zarówno rząd cenzurował mu ten projekt i nie pozwolił go zrealizować, jak i społeczność Ethereum. O, panie Jeremy, czyżby jakiś uraz osobisty do społeczności Ethereum, która panu zablokowała projekt? Nie wiem, może tak być, a nie musi. Tak czy inaczej, dlaczego ta wiadomość ogólnie jest dobra? Ponieważ Vitalik Buterin widać, że zachowuje się jak profesjonalista, czyli bierze to na klatę, widzi, że ktoś go krytykuje, pisze spoko, rozumiem zagrożenie, doceniam te argumenty, one mają sens i pracujemy nad rozwiązaniami. Jakże to jest różne od pana Rogera Vera, którego wam pokazywałem na filmiku ostatnio, któremu jak ktoś powiedział, że nie powinno się tego nazywać Bitcoin Cash, bo to jest podrabianie nazwy Bitcoin, tylko mówmy Bcash, a Roger Ver tam krzyczy, ty idioto, ja jestem milionerem, przed kryptowalutami też byłem milionerem, człowiekiem sukcesu, fuck you, rozłączam się. No widzisz, jest różnica w zachowaniach kluczowych osób w danych projektach. Vitalik Buterin już wiele, wiele razy zachowywał się mega pokornie i pokazywał, że jak są problemy, to on je widzi i jest gotowy wziąć je na klatę. I to oznacza dla mnie, że przyszłość Ethereum może być świetlana. W przyszłości oczywiście nikt nie zna w 100%, natomiast no, projekty tak wychodzą jak ludzie, którzy za nimi stoją. I Vitalik Buterin jest człowiekiem nie tylko mega inteligentnym, ale jak widzimy bardzo profesjonalnym. Także szacun za reakcję, mimo że potwierdził obawy i powiedział, że no, idąc tym tropem faktycznie Ethereum może szlak trafić, to jednak zaproponował rozwiązania, które powinny zadziałać. A nawet jak nie zadziałają, to co? To się wtedy wymyśla kolejne. I myślę, że taki gość jak Vitalik i jego ekipa, czyli community Ethereum właśnie, społeczność Ethereum, rozwiążą te problemy. Także czy Ethereum upadnie? Moim osobistym zdaniem nie mamy się czego obawiać w najbliższych, długich, długich czasach. Czy zostanie kiedyś platformą mniej popularną niż jakaś inna, czy inna platforma do smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji wyprzedzi Ethereum pod kątem kapitalizacji rynkowej? To się stać może. Jak najbardziej, czemu by nie? Ale chyba też nie w najbliższym czasie. Także zobaczymy. Raczej byłbym tutaj o Ethereum spokojny. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie i może macie jakieś dodatkowe przemyślenia na ten temat. Przypominam, że pod tym nagraniem macie linka do zapisu na najbliższe spotkanie internetowe, na którym omówię z wami wspólnie tak naprawdę to, co się dzieje w ostatnim tygodniu na rynku kryptowalut. I jak na tym wszystkim oczywiście zarobić. Będzie nowy bonus, niespodzianka, bo na ostatnim webinarze przygotowałem fajny bonus. Był to e-book z 10 kryptowalutami, na które warto zwrócić uwagę. A na następne spotkanie internetowe mam już dla was nowy bonus. Także zapisz się, zapraszam i czekam na komentarze odnośnie Ethereum. Dzięki bardzo, miłego dnia, cześć!